ekonomiczną oraz park przemysłowy. W tej chwili, jak z Państwem rozmawiam, trwa budowa w strefie siedziby firmy drogowej z wytwórnią mas bitumicznych ze Starogardu Gdańskiego. Liczymy, że pracę znajdzie około 50 osób. 21 października tego roku rusza budowa Centrum Logistycznego Rozmana. Po oddaniu do użytku pracę znajdzie 300 osób. Podpisaliśmy list intencyjny z fińską firmą SKS Group, produkującą wiązki kablowe, kolejne 50 miejsc pracy. I coś, czego jeszcze nie było ogłaszane, prowadzimy zaawansowane rozmowy z firmą z branży spożywczej, która jeszcze w tym roku być może rozpocznie budowę swojego zakładu przetwórczego. Po wybudowaniu fabryki praca dla 300 osób, a docelowo dla 1000. W priorytecie pierwszym jest to firma, jak powiedziałem, z przemysłu spożywczego i są daleko zaawansowane prace. W priorytecie pierwszym, gdzie zmniejszamy bezrobocie o połowę, budowa klastra energetycznego. Podpisaliśmy już porozumienie z firmą niemiecką na budowę fabryki turbin wiatrowych. Nie chodzi o wiatraki, tylko o te turbiny, które są u góry na tych wiatrakach. W OPEC-u zbudujemy kocioł do współpalania biomasy. Jak już tu wspomniał pan marszałek, w Grudziądzu powstanie ekologiczna elektrownia gazowa za 3 300 000 000 zł. Energa Investment będzie budowała, już podjęła decyzję. Wiele sobie po tej budowie obiecujemy. Zrobimy pilotażowy program rozwoju energetyki geotermalnej. Mówi się o energetyce geotermalnej, a tak naprawdę trzeba zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało na podstawie pilotażowego programu. Konieczne staje się ograniczenie strat ciepła dzięki przebudowie sieci ciepłowniczych. To nie są takie fajerwerki, ale to jest coś niezbędnego. Żeby ciepłownia lepiej pracowała, muszą być wymienione sieci ciepłownicze. Kolejne działanie. Inkubator technologiczny zbudowany w ramach drugiego etapu Grudziąckiego Parku Przemysłowego. Pierwszy etap w Grudziąckim Parku Przemysłowym już jest prawie wypełniony. Chcemy skorzystać z dodatkowych gruntów, które są jeszcze w okolicach Warmy, jak również z pomieszczeń, hal i pomieszczeń po Stomilu. Kończy się powoli praca syndyka, znacznie łatwiej nam się rozmawia. Zakładam, że ze współpracy z panem marszałkiem rozwiniemy drugi etap Grudziąckiego Parku Przemysłowego. Kolejne działania w tym priorytecie. Promowanie terenów inwestycyjnych miasta przy użyciu środków z Unii Europejskiej. Profilaktyka i promocja. Promocja i profilaktyka. Są to działania, które są trudno wymierne. Tego się tak w sposób bezpośredni nie da zmierzyć. Ale to trzeba działać i bez przerwy to robić. W przygotowaniu mamy projekt unijny o wartości 600 000 zł na promocję gospodarczą w latach 2011-2012. Ciągle i wciąż współpracujemy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz z placówkami dyplomatycznymi. Organizujemy konferencje z udziałem radców handlowych, placówek dyplomatycznych działających na terenie kraju, by zaprezentować naszą ofertę inwestycyjną. To już się toczy i to będziemy cały czas czynili. Kolejne działanie. Dostosowanie innych terenów miasta na potrzeby inwestorów zewnętrznych, takie tereny, które generują miejsca pracy. O Stomilu już wspomniałem. Chcemy zagospodarować pozostałe tereny po Stomilu, wszystkie pozostałe, aby stały się miejscem prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko dla tych dużych firm, ale również dla małych, których tam jest w tej chwili coraz więcej. Chcemy przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnej tereny, które są przy zjeździe z autostrady w okolicach Miszka w kierunku Wisły. To są jedne z nielicznych już ostatnich terenów inwestycyjnych. Kolejne działanie to wsparcie grudziąckich przedsiębiorców. Powołamy Radę Gospodarczą przy Prezydencie. Chcemy promować ich produkty na rynkach krajowych i zagranicznych. W tej chwili to się dzieje, ale w znacznie mniejszym zakresie. Finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy oraz projektów europejskich. W kolejnym działaniu wsparcie dla osób zakładających własną firmę. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy kontynuujemy grudziącką Firmolandię.
chcemy nowy program pod tytułem Dotacje nie są blefem, zostań własnym szefem. Tak to się nazywa, dotacje nie są blefem, zostań własnym szefem. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Młodzi na start. Grudziąckie poręczenia kredytowe należą do najlepszych w województwie. Chcemy dalszego rozwoju grudziąckich poręczeń kredytowych oraz utworzyć fundusz pożyczkowy, którego jeszcze w Grudziądzu nie ma. Utworzenie funduszu pożyczkowego. To są główne działania, jeżeli chodzi o tą część gospodarczą, którego głównym celem jest zmniejszenie bezrobocia w Grudziądzu. Priorytet drugi, poprawiamy jakość życia. Celem tego priorytetu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia. To jest coś takiego, które powinno jak najbardziej ludziom służyć w codziennych trudach i w codziennych zmaganiach. Musimy dokończyć, już dzisiaj wiemy, że na pewno dokończymy, budowę trasy średnicowej od ronda przy Warmie do samej autostrady. To jest drugi etap, łącznie z wiaduktem nad ulicą Szosa Toruńska i nad Toramy. W latach 2011-2012 rozpoczęcie i zakończenie kolejnych podetapów. Jak wspomniałem wcześniej w moim sprawozdaniu, na ten cel pozyskaliśmy z środków unijnych 130 milionów, a całkowity kosztorys, oczywiście przed przetargami jeszcze, wynosi około 156 milionów złotych. W priorytecie drugim, poprawiamy jakość życia, będziemy kontynuować przebudowę głównych grudziąckich dróg przy utrzymaniu wskaźnika zewnętrznego dofinansowania. W ogóle te drogi mają priorytet jak do tej pory, które mają zewnętrzne dofinansowanie, nie tylko unijne. Tak zwane schetynówki ze środków rządowych, jak również ze środków prywatnych. Macie tu Państwo, poprosiłbym dalej o modernizację ulic. Mikołaja Zryńska to są główne ulice Waryńskiego, Padereckiego do granic miasta i Chełmińskiej. Ulicy Chełmińskiej. Połączenie osiedli Rządz i Mniszek przy pomocy węzła Konstytucji 3 Maja, to znaczy pod drogą lub nad drogą, już nie pamiętam jak ta dokumentacja jest, trasy średniej, zjazdu z autostrady. Chcemy połączyć Rządz z Mniszkiem. I trwa modernizacja w ramach projektu tramwajowego ulic Legionów, Wybickiego, Starej i Szewskiej. To są takie ulice, które są finansowane ze wskaźnika zewnętrznego, Mikołaja Zryńska i Waryńskiego ze schetynówek, modernizacja projektu tramwajowego ze środków unijnych, regionalnego programu operacyjnego. W dalszym ciągu, priorytetu drugiego, poprawiamy jakość życia, chcemy kontynuować przebudowę dróg osiedlowych i lokalnych oraz miejskich placów. Szanowni Państwo, mieszkańcy pewnie się cieszą, że budujemy tyle tych dróg, ale każdy cieszy się najbardziej, jak ta droga pod jego domem jest budowana. Mamy wiele dokumentacji już wykonanych na modernizację dróg na osiedlu Szczemięcin, na osiedlu Rządz, mam na myśli ulicę Sobieskiego, czyli tam obwodnicę Rządza, na lotnisku i Karajku-Stronia, w Mniszku ulica Sportowców, na osiedlu Kopernika ulica Kalinkowa, Tuszewo, Lipowa, Droga Kurpiowska oraz ulica nad Torem. Chcemy kontynuować przebudowę ulicy Portowej na całej jej długości, od ulicy Królowej Jadwigi wraz z miejscami parkingowymi pod Spichrzami. Systematyczna budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych. Mam tu na myśli osiedle Owczarki, Tuszewo, Mniszek i Pastwisko. Budowa nowych dróg, ulica Kruszelnickiego wraz z mostem od Trynki do ulicy Piłsudskiego oraz ulica Kruczkowskiego, to jest na osiedlu Nowy Rządz. W latach 2011-2012 przebudujemy następujące place i ulice. Jesteśmy już po przetargu, umowa jest podpisana. Plac Miłośników Astronomii, Kościelną, Pańską, Zamkową, Spichrzową, Prostą, Poprzeczną, Wodną, Reja i to wszystko w ramach projektu unijnego. Kolejne działanie i kolejny cel w drugim priorytecie, poprawiamy jakość życia, to zwiększenie ilości miejsc parkingowych w mieście. Co byśmy nie robili, to jest za mało, jeżeli chodzi o ilość miejsc parkingowych. Samochodów przybywa rocznie po osobowych 15%. W Grudziądzu jest to 6 do 7 tysięcy samochodów osobowych rocznie. Więc każdy jedno miejsce